I na zmianę, lewa, prawa ręka do podłogi. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pamiętamy, że musimy szybko natlenić porządnie organizm, żeby nie było długu tlenowego. A właśnie kolka, jak czujemy w czasie biegu treningu, to jest właśnie moment, kiedy w organizmie brakuje tlenu, który jest nagromadzony w czasie normalnego życia, normalnego poruszania, a to już zapotrzebowanie na tlen w czasie wysiłku znacznie się zwiększy. Zanim ten tlen, który teraz wdychamy, dotrze do mięśni, będzie przerwa. Z czasem, z wytrenowaniem już takich przerw nie ma i nie ma kolki, nie ma zmęczenia takiego. Bieg tyłem. Przechodzimy do marszu. Mocno wdech, wydech. Wdech, wydech. W czasie marszu na komendę. Wyrzut ramion do tyłu. Bu. Nogi. Wyrzut. Góra. Rest. Patrzymy przed siebie, twarzą do przodu. Dwa. Nie w dół, jak przy pompce, tylko patrzymy przed siebie, do przodu. Wyginamy kręgosłup. Raz. Na spokojnie lewa nóżka, podskakuje na komendę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I prawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedziemy. Lewa. Raz, dwa, trzy, 4, 5 i prawa. Raz, 2, 3, 4, 5 i lewa. Raz, 2, 3, 4, 5. Pozycja walki i lewa albo prawa noga. Do góry wymach, opada. Wymach, opada. Prosto kolanko w dół. Pozycja. Jedziemy. Raz, 2. 3. Na początek delikatnie i coraz wyżej. 4. Pilnujemy, żeby kolano było proste. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Robimy skłony do nóg wyprostowanych. Staramy się przybić piątkę obiema dłońmi, czyli skłon równocześnie przybijamy piątki. Wiadomo, o co chodzi? O właśnie, gotowi, jedziemy. Raz, dwa, piątki, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, wydech, osiem, dziewięć. I robimy, łapiemy się łapki i na zmianę. Raz jedna osoba kładzie się na plecy, ciągnie partnera, raz druga. Raz, dwa, coraz niżej. Raz, dwa. Raz. Coraz niżej. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Przysiadam. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Dobieramy się w pary. Tarcza na parę. Nie bokserskie, tylko rękawiczki. Żeby nie zdziałać kłykci. Chłopaki oczywiście. Jeden partner. Siadamy sobie, żebyście dobrze widzieli. Trzymasz tarczę. Do uderzenia ręcznie. I uwaga. Przypominam jeszcze raz, jak uderzamy, żeby nie uszkodzić ręki. Pięści zaciśnięte w ten sposób, że najpierw zaciskamy palce, później kciuki. Kciuk dociska dwa najdłuższe palce. W ten sposób. Druga ręka identyczna. Bardzo ważne. Błąd. Nie możemy trzymać tak, bo połamiemy paluchy. Nie możemy trzymać tak, bo złamiemy sobie kciuka przy uderzeniu. W ten sposób mocno zaciśnięte. Dłonie mogą być na zasadzie takiej, że trzymamy jajeczko małe. W momencie uderzenia dociskam. Jak będziemy cały czas, to tak, to szybko tracimy siły i
Każdy sobie kiedyś spróbuje przez 30 sekund zacisnąć pięść i z całej siły otrzymać, jaka będzie ręka zmęczona, jaka będzie zwiotczała, jaka przykurcze będzie. Druga bardzo ważna rzecz, uderzamy tą część, te dwa kłykcie, te dwie kostki w jednej i drugiej ręki. Pilnujemy, żeby w momencie uderzenia ręka była w linii, czyli prowadząc przez bark, biceps, triceps, kość i środek między tutaj tymi kostkami ma być linia prosta. Nie możemy przekrzywiać w tą czy w tą stronę, czy tak, dlatego że od razu robimy sobie krzywdę, może dojść do kontuzji. Gdy uderzamy lekko, to nie jest jeszcze aż tak ważne, ale im dłużej trenujemy, tym jest większa siła i coraz większe obciążenia na pięść, na kości, dłoni, na nadgarstek działają. I wtedy bardzo łatwo złamać. To nie dlatego, nie przez przypadek kickbokserzy czy bokserzy, jak zauważyliście, tak dokładnie przed walkami bandażują sobie ręce. Bo tam już jest tak siła duża, uderzenia, nie ma siły. No kość nie wytrzyma, dłoń nie wytrzyma. Żebyśmy nie wiem jak wzmacniali, jeżeli już wchodzi naprawdę duża dynamika, duże uderzenie, poparte dużą masą ciała, kości pękają. Przecież każdy bokser przez dłuższy czas po walce to leczy ręce nad garstkiem. Bo no niestety są obciążenia i urazy. My uczymy się uderzać dokładnie bez taśm, dlatego że my będziemy używać pięści gdzie? No na ulicy przede wszystkim. Tam nie będziemy mieli usztywnienia nadgarstków, palców i tak dalej. Musimy przygotowywać dłonie do takiej realnej walki. Przypominam jeszcze raz. Całe ciało wchodzi, dyszę. Kąt pięści. Nie tak, nie tak, nie karate, tylko pod kąt. Raz, dwa. Poparte oczywiście ruchem nóżka, nóżka. Nóżka, nóżka. Ćwiczenie wykonujemy w ten sposób, że partner tarczę ma na dole, poruszamy się jakbyśmy walczyli. Partner tarcza na klatkę rób przed sobą, jak kogoś boli klatka. Wtedy kiedy jest ten sygnał, jest sygnał, uderz i znowu chodzimy. Reagujemy na sygnał, jest cel, bam, 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 góra. Chodzimy, chodzimy, nie w miejscu, poruszamy się, wiemy, że jest zagrożenie. Dawaj, 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 nie pół godziny, no tak, ale nie pół godziny chodzenia, tylko cyk już. Co 2-3 sekundy. Dobrze. Przed każdym treningiem bardzo ważne jest przygotowanie, czyli rozgrzewka. Po co jest rozgrzewka? Po to, aby rozgrzać mięśnie, aby przygotować je do zwiększonego wysiłku, aby natlenić organizm, komórki mięśni, tak aby mogły pracować dynamiczniej i aby było jak najmniejsze ryzyko kontuzji. Rozciągamy się, co powoduje, że mięśnie są bardziej elastyczne, ścięgna są bardziej elastyczne. Nie ryzykujemy wtedy kontuzji, co bardzo często później powoduje, że są długie przerwy w treningu, ograniczenia, ból powoduje dyskomfort i utrudnia szybki postępach. Drugi element, weź tarczę Marcin, identycznie, tylko teraz już na kolano, czyli tarcza w ten sposób do kopnięcia kolana, tak? I znowu, jest tarcza, jest w dole, to nie jest sygnał, poruszamy się, kiedy partner wejdzie z tarczą, cyk, to jest sygnał, że atakuje. Głowa, raz, dwa. I znowu pracujemy. Zmieniać, raz lewa, raz prawa. Atakujemy na żołądek, krocze, czyli niską strefę. Znowu chodzimy. O właśnie. Idziemy. Pamiętajcie, że ten sygnał tarczą, przyjęcie pozycji. To jest tak, jakby w przypadku ataku nagle jesteśmy zaatakowani, musimy zareagować.
Czyli to nie tylko tak, że tym kolanem mamy prawidłowo mocno kopnąć, ale musimy się też w miarę szybko zebrać do tego. Nie stoimy pół godziny. Parter pokazuje cel tarczą. Szybkie dwa kopnięcia. W samoobronie bardzo ważne są proste, a skuteczne techniki. Osoba czy dobrze wyszkolona, czy słabo wyszkolona, powinna używać technik prostych. Takimi technikami jest właśnie atak kolanem. Jest uderzenie nasadą dłoni, uderzenie łokciem, czy uderzenie pięścią. Gdy jesteśmy zaatakowani, musimy zareagować bardzo szybko. I po to są właśnie takie ćwiczenia z tarczą. Gdy partner porusza się i daje sygnał do ataku. Musimy wtedy bardzo szybko zareagować, zaatakować prostą, a skuteczną techniką. Bo im prostsza obrona, im prostsze rozwiązanie, tym mniejsze ryzyko, że popełnimy błąd i pozwolimy napastnikowi na pokonanie nas, na szybką odpowiedź i kolejny atak. Teraz zobaczcie, najprostsza możliwa sytuacja, czyli najprostsza możliwa nasza odpowiedź na zagrożenie. To już nie wdajemy się w to, czy to będzie atak, czy to będzie próba chwytu, czy to będzie miał przeciwnik nóżki, nieważne. Ale jesteśmy zaatakowani. Możemy być tylko odepchnięci. Możemy jakieś zupełnie inne zagrożenie, tak? Odpowiadamy szybko i mocno i od razu. Czyli jest atak, błyskawiczna odpowiedź. Najprostsza. Stoimy luźno, Marcin ma tarczę opuszczoną, to jest sygnał, że nic się nie dzieje. Unosi ją do góry na klatkę lub przed siebie, to jest sygnał, że jest zagrożenie. Od razu nie przyjmuje pozycji walki i dopiero, dlaczego? No bo to jest strata, to już jest ta pół sekundy, sekunda, kiedy mogę dostać uderzenie, kiedy skończy się atak i ja już dostaję raz drugi i jestem w defensywie. Stąd od razu. Ale oczywiście po tych uderzeniach już wchodzę w gardę. Stoję, czy zacznę prawą, czy lewą, nie ma znaczenia. A tak? Łapię za głowę, czyli w tym przypadku za górę tarczy. Dwa razy kolano. Raz, dwa. Znowu. Stoimy. Mocne wejście. Druga rzecz, pamiętamy, kolano odbijamy. Raz. Cofnięcie, dwa, zobaczcie jaka siła jest, on walczy koło stówy, jak podskakuje po kolanie. Przetować się i znowu w tym terenie tu pracujemy. Przypominam, ciągniemy, jakbyśmy za głowę ciągnęli. Po mojej prawej stronie możecie Państwo zobaczyć, jak dużo można osiągnąć w ciągu miesiąca. 8 jednostek treningowych. Tutaj akurat koleżanki to dziewczyny, które pozostały po bezpłatnej szkoleniu samoobrony dla kobiet. Jedne z wielu, które chodzą. Kilka jednostek treningowych i już duża dynamika, duża siła w uderzeniu i w kopnięciu. Dobrze. Nawet wydawałoby się taki prosty trening, jak uderzanie, kopanie w tarczę, ale jak widać, wymaga to dużo wysiłku. Na Krav Maga mówimy, że im więcej potu i wysiłku na treningu, tym później mniej krwi na ulicy w realnej samoobronie. Czyli studenci uczą się techniki, uczą się uderzać, kopać, ale robią to na sposób Krav Magowy, czyli od razu techniki te łączone są. Skuteczne kombinacje. Od pierwszej jednostki treningowej uczone są tak, żeby już po wyjściu z sali, po pierwszym treningu, mogli tych technik w tych kombinacjach użyć w samoobronie. Znane ćwiczenie. Jedna osoba w parze jest jedynka, druga jest dwójka. I jedynka, rozstawiamy się tu po tej części, staje z zamkniętymi oczyma, całkowicie opuszczone dłonie. Dwójka chodzi wokół i uderza tarczą w plecy, w bok, zamknięte oczy, tak? Na spokojnie. Jak najszybciej odpowiedzieć. Znowu. Ach! Się pochylił, zazwyczaj w czambuł dostał. Nie wiadomo, co chodzi. I znowu oczy zamknięte.
Ale atakującym nie jest tylko ten partner, z którym ćwiczyliśmy. Wszyscy z tarczami dwójki chodzą od jednego do drugiego. Przygotować się. Jedynki zamykają oczy, rozstawiają się tutaj. Zamykamy oczy. Naprzód. Ale dynamicznie, to jest uderzenie. Uderz go, wytrąci z równowagi, oddajesz już. Ręce lewe. Bum, bum. Tarczę wysoko, bo mają uderzyć rękoma zacząć. Dobrze. Tutaj już ćwiczącym utrudniamy. Sprawiamy, że jest dodatkowy element zaskoczenia stresu. Czyli po pierwsze, mają zamknięte oczy. Jak mają zamknięte oczy, to nie wiedzą, kto zaatakuje. Czy duży facet, czy drobna dziewczyna. Muszą się szybko zorientować w sytuacji. To jest tak, jakbyśmy szli ulicą, chodzimy w ciemny zaułek, zanim oczy się dostosują do światła, do ciemności, jest atak. Odwrotnie, silne słońce, wychodzimy z cienia, jesteśmy oślepieni przez promienie słoneczne przez sekundkę i w tym momencie następuje atak. Muszę jak najszybciej rozpoznać, co się dzieje i odpowiedzieć atakiem na atak. Dobrze, wstajesz! Już atak! O to chodzi właśnie. Tych starszych można przeczochać, można trochę potężniej uderzyć tarczą. Przypomnienie techniki. Przeciwnik chwyta za koszulkę. Jednorącz lub oburącz, tak? Pamiętamy. Obrona przez dźwignię. Chodzę, wyprowadzam, kopię, kładę. Jest mój, tak? W drugą stronę. Dodajemy element nasz krawmagowy, czyli już nie tylko sama dźwignia, ale pomagamy sobie kopnięciem. Chodzę, wykręcam, ciągnąc do przodu. Pamiętamy nadgarstek, jak wygląda. Tutaj, palce, dłonie. Och, przepraszam. Słuchajcie, to jest naturalna długość, tu nic nie trzeba kombinować. Po prostu kopię, samo wchodzi. Wykręcam. Zobaczcie, nic więcej. Jeśli będę w trakcie, złapię. O, już nie jest w stanie, powtarzam, gleba. Jest mi. Ponieważ wy macie ochraniacze, to nie przewracacie się tak do końca. No, trochę Marcin się zaczął przewracać po kopnięciu. Gdyby nie było ochraniacza, to on po tym kopnięciu przecież no padłby na pysk, tylko by jęknęło. Patrzcie, jak się boi. Próbujemy. Pamiętamy, wykorzystujcie to, że po kopnięciu przeciwnik będzie się pochylał. Jak się pochyla, chodzę, dźwignia, kopię, dociskam łokieć, wchodzę kolanem, jest obezwładniony. Oczywiście, jeżeli nie muszę go obezwładniać, wystarczy kopnąć, kopnąć, położyć, uciekać. Idziemy. Raz, nic nie zmieniamy, początek jest ten sam, tylko że, żeby obalić, pomagamy sobie przy obaleniu. Pomagamy sobie kopnięcie i tu łokciem przy obaleniu. Dobrze. Dobrze, dobrze. Wykorzystaj ciało przeciwnika, żeby go podciąć o jego nogi. Dobrze. Tak jak ćwiczycie, tak pamięć mięśniowa będzie. Długie ruchy, kopnięcie. Kopnij. O, właśnie. Właśnie. Napastnik. Nowa technika. Chwyta pod rękoma mocno i tutaj ściska. Jeżeli to jest zapaśnik, ktoś to ma pojęć, może nas klamrą uniesie, rzuci przez suples, może nas ścisnąć, jak jest bardzo silny. To jest bardzo bolesny uścisk, tracimy oddech. Jak jestem słabą dziewczyną, podniesie nas, wyniesie gdzie chce, zrobi co chce. Tak? Podchodzi, łapie.
Czasami może być to po prostu tylko takie świńskie, końskie zaloty, ale które też nie są przyjemne. Jak tylko świńskie, końskie zaloty, to Wam pokażę, co zrobić, a jak coś bardziej niebezpiecznego, to Wam pokażę wersję brutalniejszą. Atakujesz, pierw tutaj, tak? Mocny atak. Żeby mnie nie przewrócił do tyłu, wyrzucam nogę w tył, prawo. Równocześnie atakuję tutaj uszy. Raz. Uderzam stereo. Palce w oczy, kciuki, pcham do końca jak najdalej, żeby musiał puścić. Leży. Tak, druga strona. Zobaczcie. Łapię. Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo długi atak. To jest jeden z najdłuższych ataków. Bo on zanim tu złapie, zanim wejdę, zanim zapnę klamrę, to ja mam czas na odpowiedź. Tak? Bardzo powoli teraz. Raz. Uderzyłem w uszy stereo. Ale nie chowaj głowy, tylko na mnie tak. Raz. Palce. I poleci. To jest prosta wersja na taki średnio agresywny. Starajcie się wyczuć tutaj miejsce. Ale w ten sposób, bo na tańczy. Wyczuć miejsce, tak? Patrzcie, proste mam ręce, już dalej go nie pchnę, tak? A on mi pada. Dlaczego? Bo mój ruch jest i w dół. Raz. Próbujemy. Samo w ten sposób przewrócenie tylko. Napastnik chwyta bardzo mocno w pasie. Broniąca się uderza obiema dłońmi w uszy, czy wywołuje tak zwany efekt stereo. Wysokie ciśnienie w uszach. Bolesne działanie na błędnik. Wkłada palce w oczy i bardzo mocno odpycha do tyłu szybkim ruchem. Wiadomo, nie da się wzmocnić ani uszu tak, żeby to działanie uderzeniowe nie działało na błędnik, a nie da się wzmocnić gałek ocznych, żeby nie bolały, gdy wbijemy palce w oczy. Ruchy bardzo proste, szybkie, także jak widać nawet ktoś, kto pierwszy czy drugi raz uczy się takiej techniki, będzie mógł obezwładnić napastnika. Dziwię się, że nie było pytania, a co jak ktoś ma okulary, bo zawsze pada takie pytanie. Grzesiu, chodź. Co jak to napastnik ma okulary, nie było pytania, zawsze takie pytania padają. No tak się nie da, ale zwróćcie uwagę, że po tym, po prostu po stereo, schodzę palcami niżej na kości policzkowej, wsuwam pod okulary, nie ma problemu. Tak? Teraz troszeczkę brutalniejsza wersja, kiedy nie tylko przewracam, to zwróćcie uwagę, tutaj ja mu nie chcę zrobić krzywdy, bo jeżeli on napastnik lekko dostanie, nic mu nie zrobię, cyk, nie trzyma, puszcza, nie wytrzymuje pchania oczy, cyk. Spokój się, idę, uciekam, tak? Ale praktycznie poza tym efektem stereo nie ma żadnej krzywdy, nie ma większego bólu. Bardziej brutalny sposób to jest uderzenie, wyciągamy kolano, kolano. Teraz powoli. No, żeby zostać instruktorem, to się trzeba otyrać. Raz kolano, dwa. Dlatego on tu się ładnie nam położy. W tym kącie. Patrzcie. Powolutku, stop. Zobaczcie. Uderzam bardzo mocno stereo, tak? Kciuki. Pcham, ale nie chcę go przewrócić. Pcham, ale po to, żeby go sobie tu wyciągnąć, żeby rozluźnił trochę chwyt. Ale go nie przewracam. Schodzę rękoma, żeby go złapać za z tyłu, za potylicę palcami. Kopię. Pierwsze kopnięcie tak jak stoję. Drugie z odbicia, popychając głowę, powoduje upadek. Hop. Zobaczcie, jak to szybko działa, jeżeli zrobimy dynamicznie i w pełnym tempie. Próbujemy. I kolano, od razu, raz, dwa, dobrze. O właśnie, o to chodzi.
Więc jak przytrzymuje kolano od razu. Staraj się, żeby to było rytm tak, jakbyście ci kroki robili. Krok, krok, krok. Macie ochraniacze, nie bójcie się. A wy cały czas. A to wyobraźcie sobie, żebyście nie mieli. Tutaj mamy ciasno, więc to kolano trzeba krótkim ruchem, z palców. Pierwsze uderzenie kolana. Zrobiliśmy miejsce, uderzamy coraz dłuższe kopnięcia, coraz mocniej.